I co wy na to? Najnowszy system? Sprężyna w poprzek? Co wy na to? To uderzają zawory od łoki, nie? No i wskutek tego to już jest potem remont całego silnika, nie? Także tutaj szybkiej naprawy nie będzie. Nie no, dziura w silniku jak po pięści. Co tu się stanęło? O, tu jest zwrotnica wykrzywiona. Tu było jakieś boom. Widzicie? Tu było boom. Ładnie zwichrowana, co? Dla porównania tak wygląda cała, niewykrzywiona. Powiem wam tak, niby lekka stłuczka, ale płyn z chłodnicy się polał. Chyba te nerki się tutaj powbijały za głęboko, bo śmierdzi płynem. No i koniec jazdy, no co? Tak już nie pojedziesz bez płynu. Na czyje nieszczęście, a moje można powiedzieć szczęście. Powiem wam, że ta BM-ka na mojej pomocy drogowej chyba gości już trzeci raz. Ostatnio pamiętam, że był problem z przepustnicą. Wymieliła się przepustnica w tym wozie. Tym razem akurat zaskoczyła swojego właściciela takim błędem. Auto straciło moc, nie chciało odpalać. Co ciekawe, po kilku godzinach nastąpiło samo naprawienie, samo wyzdrowienie. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach, sam jestem ciekawy. Słuchajcie, BMW-kami się bardzo fajnie jeździ, te samochody się bardzo fajnie prowadzą, ale w serwisie są bardzo wymagające. Także jak kupujecie BMW-kę, to musicie być uzbrojeni w cierpliwość i w kilka groszy w portfelu. Słuchajcie, wygląda to tak, zapowiada się obiecująco, moi widzowie uwielbiają takie tematy. Wyrwane wahacze, wyrwane sworznie, to zauważyłem, że to jest wasz ulubiony temat. Zewnętrznie wygląda to tak, kierownica jest ustawiona na wprost. Za chwilę wam pokażę, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I co wy na to? Najnowszy system? Sprężyna w poprzek. Co wy na to? Słuchajcie, tam gdzie się samorek, kielich, mocowanie jest tutaj, z tej strony, a morek sobie poszedł mieszkać w tamtą stronę. Co tutaj było powodem do końca? Nie wiem. Mogła sama sztyca amortyzatora się urwać. Kiedyś takie coś już widziałem. A mogło się to po prostu rozluzować i rozkręcić. Te scenariusze mogły być różne, ale pewnie to wcześniej hałasowało, jak wszystko. Taki efekt. Grubo, co? Słuchajcie, następny samochód, Passerati B6, dwulitrowa benzyna. No i niestety rozegrał się tutaj dramat. Najgorszy chyba możliwy scenariusz. Oglądajcie dalej. No, pokręć. Dobra. Pasek jest luźny. I tu widać jeszcze strzępy od paska. Także na dole się zerwał, albo koło się zerwało, coś na dole. Teraz do tego nie zajrzymy, ale ja czuję też zapach. Właśnie jakby pasek się palił, nie? Gdzieś się przetarł albo coś. No i tu kręcisz silnikiem, a w ogóle to się nie obraca, nie? Także dół się kręci, a góra stoi i tutaj też widać, że
przez korek widziałem, że wałki stoją, nie? W ogóle się nie kręcą, także to jest po rozrządzie. To uderzają zawory otłoki, nie? No i wskutek tego to już jest potem remont całego silnika, nie? Także tutaj szybkiej naprawy nie będzie. To będę wciągał na górę, a ty się zastanów, co chcesz z nim zrobić, nie? Łapcie następny temat, mamy tutaj asterkę. Moim zdaniem ten problem z tym sprzęgłem to jest tutaj natury hydraulicznej. Tutaj najprawdopodobniej Wysprzęglik podziękował już za współpracę. Jak oglądacie moje filmy regularnie, to takie tematy się trafiają. Także zajechany Wysprzęglik to nie jest żadna nowość. Pokazuję wam też przebieg, przy jakim to się wydarzyło. Moim zdaniem taka bezcenna wiedza z pierwszej ręki. Jeśli ktoś regularnie ogląda, to widzi, jakie modele się powtarzają, jakie usterki, jakie przebiegi. Jak ktoś będzie chciał, to wyciągnie coś z tego dobrego dla siebie. Gdyby ktoś pytał, to motocykle też się trafiają do holowania, ale powiem wam, że nie przepadam za takimi zleceniami. Zaleta na pewno jest taka, że motocykl jest lekki, także spalanie i zużycie materiału idą w dół, lecą w dół, ale zabezpieczenie takiego motocykla w transporcie jest pracochłonne. Sami rozumiecie, no motocykl jest wywrotny, jest delikatny, odpowiedzialność jest duża. Naprawdę z takim motocyklem to jak z jajkiem. Często nie ma też nikogo do pomocy, żeby pomóc wprowadzić taki motocykl na platformę. Później trzeba też tym bezpiecznie zjechać. Także jest szereg czynników, przez które takie zlecenia muszę wyceniać trochę drożej niż z samochodem, przez tą pracochłonność, tak, i odpowiedzialność. W tym przypadku kierowca Mercedesa wymusił na motocykliście, ale na szczęście nikomu się nic nie stało. Była asterka, to teraz jest zafirka. No piękna dziura w silniku. Muszę powiedzieć. Co z nim do wyrzucenia? No z tego już nic nie będzie. Co, nie, nie ruszę już, nie? Nie. Nie no, dziura w silniku jak po pięści. Słuchajcie, Subaru, takie jak widać, bardzo fajny samochód. Takie Subaru mógłbym mieć. No i co tutaj się stało? Czy ten samochód ma łatwe życie, czy on ma ciężkie życie? Nie wiem, ale pewne jest to, że się ukończyła skrzynia biegów. Co dziwne, manualna skrzynia biegów, co się bardzo rzadko zdarza. Także taki przypadek, takie Subaru i taki przypadek. No dobra, 124 coupe. Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że to poszukiwany i pożądany youngtimer. Ten całkowicie sprawny, odpalający. Do jakichś tam lekkich poprawek przed sezonem letnim. Jakiś tam słaby akumulator, takie rzeczy. Ogólnie pierdoły. No ale właściciel postanowił, że chce go przewieźć na lawecie. Słuchajcie, ja się nie będę upierał, żeby było inaczej. Tak, nie pytajcie mnie, co to jest. I co autor miał na myśli, bo nie mam zielonego pojęcia. To jest zrobione na bazie Audi, ale do czego to miało służyć, albo co to miało udawać, czy to miała być replika, czy jakiś prototyp, nie mam zielonego pojęcia. No ale takie, no ale takie cudo to jest. Z tyłu trochę Ferrari. Grubo, co? Nie wiem, nie znam szczegółów, naprawdę nie wiem. Podobno ktoś chce reanimować ten projekt. No powiem wam, że jest grubo. No i na koniec taki smaczek tego odcinka. Słuchajcie, holowałem G-klasę, która grała, konkretnie ten sam egzemplarz grał w Pitbullu Nowe Porządki. Jeździł w nim Bogusław Linda, czyli filmowy babcia.
Do filmu ten samochód był obklejony karbonem, ale oryginalnie ten samochód ma czarny połysk, także w takiej postaci go teraz możecie spotkać na drogach. Ogólnie z zabraniem tego samochodu nie była taka prosta sprawa. Słuchajcie, w tym samochodzie trafiony był rozrusznik, coś ten samochód, nie wiem, albo z elektronicznego punktu widzenia nie chciał reagować, albo sam rozrusznik zdechł, nie wiem dokładnie o co tam chodziło, ale samochód utkwił na parkingu podziemnym. Także musieliśmy go najpierw z tego parkingu wydłubać drugim samochodem osobowym, też czteronapędowym, bo niczym innym to by nie poszło. Także słuchajcie, miałem okazję przejechać się G-klasą w Brabusie na 5-metrowym sznurku po parkingu podziemnym, tym samym z Mercedesem, którym jeździł Bogusław Linda w filmie. Czuję się zaszczycony. Drodzy widzowie, jeśli podoba Wam się robota, którą wykonuję i jednocześnie wzbudza to Wasze zaufanie, możecie mnie wesprzeć, dodając 5 gwiazdek w profilu mojej firmy. To pozwala docierać mi do nowych klientów, rozwijać firmę, pokazywać Wam kolejne ciekawe tematy. Także pozdrawiam Was i do następnego.